Eko Małopolska wstąpiła do jaskini lwa. Na szczęście nie po to, żeby zostać pożartym. Założenia szerokiego programu poprawy stanu środowiska i działań proekologicznych w Małopolsce zostały skonfrontowane z tymi, co na ekologii zjedli zęby. Na Uniwersytecie Rolniczym wicemarszałek Tomasz Urnowicz zaprezentował pomysły na to, jak w najbliższych latach ma wyglądać ekorozwój naszej części Polski. Zależy nam na głosie środowiska, zależy nam na głosie naukowców. Ten projekt jest konsultowany w tym momencie. Konsultują go i samorządy gminne, konsultują go także środowiska ekologiczne. Chcielibyśmy zaprezentować dokument spójny, który ma poparcie, ale przede wszystkim dokument, który rzeczywiście rozwiązuje problemy. Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego, leśnicy, profesorowie Uniwersytetu Rolniczego, studenci usłyszeli i zobaczyli to, co Małopolska zamierza zrobić w dziedzinie ochrony i poprawy stanu środowiska. Przede wszystkim to walka o czyste powietrze. Ekodoradcy w całej Małopolsce mają doradzać mieszkańcom w stosowaniu proekologicznych rozwiązań. Gminy będą dostawać punkty za działania na rzecz ekologii, co przełoży się na większe fundusze. I wreszcie tworzenie ekoparków. To tylko niektóre z elementów tworzonego właśnie programu, dzięki któremu Małopolska będzie jeszcze bardziej eko.